Dzień dobry Państwu. Minęło dwa miesiące. Po dwóch miesiącach w końcu trzeba wrócić do pracy. Jesteśmy w Emilianowie. Oczywiście nie wzięliśmy latarki ze sobą, czyli po masku szukamy bezpiecznika od baterii. Gdzieś jest tu. Dobra. Nie wzięliśmy. Światełko mamy. Bateryjki mamy. To jest bateria Ewa, latarka jest. Trzeba by było się wrócić do kabiny. Cichutko. Cichuteńko. Także pierwsza służba po dwóch miesiącach urlopu na Dragonie. Na Dragonie z usterką tym razem. I co będziemy robić? Zabieramy pociąg, podmieniamy maszynistę, zabieramy pociąg z Emilianowa do Żurawicy. No właśnie spojrzałem. Kolorowo choinka. Można podawać. I świeci, jedziemy, dziękuję. Także mróz się zaczyna i jazda halina. Widzieliście takie sygnały? Fajnie się zaczyna po urlopie, nie? Choinka na semaforze na dzień dobry. Także to co? To dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj robotkę, naszą robotę kochaną. Zaczynamy się w Emilianowie. Mamy na haku 2900 ton brutto paliwa i jedziemy z tym do Żurawicy. Znaczy my z tym pojedziemy gdzieś pod Lublin, tam będzie zmiana, bo dalej nie mam szlaku. Jeszcze tylko muszę zerknąć, jak wygląda praca pantografu, bo mamy oszronienie sieci. No spawa. Spawarka. Jedziemy przez Kruszek, Grzebowilk, Pilawę, Dęblin, czyli linia numer w tej chwili 10, później 13. I dalej 7 do Lublina. Ogólnie temat jest taki, że mamy szron. Szron na sieci, szron na torach, czyli jest nie dość, że ślisko, to jeszcze mamy oszronienie sieci trakcyjnej. I na dodatek mamy usterkę na maszynie, mamy do dyspozycji tylko jeden pantograf. Drugi pantograf po drodze z Gdańska się niestety przetarł. Przetarła się nakładka pantografu. Może nie tyle nakładka się przetarła, co przetopił się czujnik od opuszczania, od tej nakładki powiedzmy, od grubości tej nakładki. A przypalił się od temperatury. Niestety przy oszronieniu sieci na nakładce pantografu wytwarza się duża temperatura tego iskrzenia i co? No i niektóre podzespoły tego nie wytrzymują. Także jak przypali nam się druga, to leżymy i kwiczymy. Życie. Przynajmniej mamy bardzo fajną trasę, bo jedziemy po liniach dookoła Warszawy, po liniach typowo takich towarowych. Także podziwiamy sobie dzisiaj trochę widoki. I odjazd z Emilianowa, godzina 8:05.
Maszyna, którą dzisiaj jedziemy, to jest Dragon. Dragon serii E6 ACTA, typu E6 ACTA, czyli Dragon 2. Cieplutki, nagrzany. Także służba powinna być mimo wszystko dość miła. Jak tylko wyjdzie słońce. Na razie wyciągamy się z Emilianowa. Średnio to idzie, bo nie dość, że jest ślisko, to jeszcze jest pod górę. A jeszcze przed Kruszem, za chwilę mamy stację Krusze, jeszcze przed tym Kruszem trzeba będzie zrobić jakieś hamowanie kontrolne. To jest pierwszy temat, a drugi temat, jeszcze przed samym Kruszem mamy ASDK. Nie, nie ślizgaj się. Nie wolno. Ciut popiaskujemy chyba. I zobaczymy. Dzisiaj pierwszy kawiu z nową kamerą. Zobaczymy jak nam to kawiu wyjdzie, jak to się spisze. Czy sprzęt był warty swojej inwestycji, bo w sumie jak nie to, to sprzęt nie jest mi do niczego potrzebny. Nie? Jeżeli kamera się nie sprawdzi przy kawiu, no to idzie na złom. Na złom, na sprzedaż. Tyle, że no, nikt jej nie kupi, bo nikt teraz nie korzysta z takich kamer, prawda? Teraz jest moda na kamery typu GoPro, kamery sportowe, które niestety, ale nie spisują się, jeśli chodzi o kabiu, jeśli chodzi o nagrywanie pracy maszynisty. Dlaczego się nie spisują? No, z prostej przyczyny. Kamera typu GoPro to jest kamerka bardzo malutka. Ma bardzo mały akumulator, który nie starcza na długo. Co mi z kamery, którą mogę nagrać 30 minut, jak mi potrzeba 50 minut czy godzinę, prawda? Druga sprawa, kamery typu GoPro w ogóle nie sprawdzają się w nocy. Mamy 32 km na godzinę. Jest super. Dobra, wasze zdrowie, zapalimy. Super, zaraz wracam. No dobra, dzień dobry, jestem. Nie ślizgaj się, mała. Dzwonił rewident, czy wszystko w porządku. Mamy ASDK-a. Odliczymy sobie metry. Jak miniemy tego ASDK-a, zrobimy sobie dopiero hamowanie kontrolne. Z reguły staramy się nie hamować na urządzeniach typu DESAT, właśnie na ASDK-ach, z tego powodu, że no, potrafi wykryć gorące hamulce w momencie, gdy no, przy hamowaniu one zawsze są gorące, prawda? So, jeszcze zamiast kliknąć odliczanie metrów, kliknąłem sobie kasulicznik, nie? Spoko. Teraz nie pamiętam, kiedy mi konie zejdzie, bo nie spojrzałem na kilometry. No, uroki wygody maszynisty. Zmniejszymy troszkę mocy, żeby tu pani semaforów nie pogasić, bo w Kruszu wiecznie są problemy z
semaforami. Nie wiem, o co chodzi, izolacja słaby czy co. Nie, dobra. Kontrolne, wyłączymy dynamikę, żeby nie robić im jakichś przeciążeń i zwarć. I pociąg hamuje elegancko. Luz. I w stację Krusze wjeżdżamy z wybiegu. Mamy na haku prawie 3000 ton. Tutaj jest z górki, nie ma co się śpieszyć. Rozpędzimy się, jak wydać. Nie wiem, czy już widzicie, czy nie. Jeszcze chyba nie widzicie. Wjazd mamy na dwa pomarańczowe, czyli następny na boczek i następny semafor na stój. Trochę wam może poopowiadam o sygnalizacji kolejowej, bo zauważyłem, że to się ostatnio modne zrobiło. Dwa pomarańczowe światła na semaforze, dwa pomarańczowe ciągłe oznaczają jazdę dalej z ograniczeniem do 40 km na godzinę i następny semafor wskazuje nam sygnał stój, S1 stój. Czyli już w tym momencie muszę tak regulować prędkość, żeby przy tym semaforze nie mieć więcej jak 40 na godzinę i zatrzymać się przed następnym. I wyjazd mamy podany. O proszę. Właśnie się podał. Ale toczymy się dalej z wybiegu. Tu jest z górki, pociąg rozpędzi nam się sam. Pozdrowimy panów pod przejazdem, pod szlabanami. Wjeżdżamy na boczek i następnie wjedziemy sobie już na linię kolejową numer 13 do Pilawy. Ostatnio jechałem tędy w październiku tamtego roku. Zobaczymy, co się zmieniło. Przy okazji warto zerknąć prędkości rozkładowe, jakieś ostrzeżenia, nic nie mamy. Prędkość rozkładowa. O, 80 km na godzinę do kilometra 19800 linii numer 13. Niedawno ta prędkość została podniesiona. Wcześniej to była szlakowa i rozkładowa 80 na godzinę, teraz 60 na godzinę, 60. Teraz prędkość szlakowa na tej linii, prędkość drogowa to jest 100 km na godzinę do kilometra 19 coś, jak dobrze pamiętam. Dalej 60. Jedziemy grzecznie, żeby nie pogasić semaforów. Nie zadajemy mocy. Takie bezpieczne wyjście, powiedzmy. Mógłbym zadawać moc, mógłbym pogasić te semafory, wygasić, ale po co się szarpać z hamowaniem nagłym, sygnałami zastępczymi czy rozkazami? Można sobie i tak nic nas nie goni, można sobie elegancko pojechać, prawda? Zielone i pomarańczowe. Jazda z ograniczeniem do 40 km na godzinę. Następny semafor, jeżeli jest, wskazuje jazdę z pełną prędkością. W tym wypadku go nie będzie, bo wyjeżdżamy już na szlak. W takim przypadku jedziemy 40 km na godzinę do czasu, gdy ostatni wagon minie nam okręg zwrotnicowy dany, czyli ostatni rozjazd. I wjeżdżamy na linię numer 13. Teraz sobie odliczonko machniemy, odliczamy 570 metrów, bo taka jest długość naszego pociągu. Jak te 570 metrów nam odliczy, będziemy mogli przyspieszyć. Na razie cały pociąg musi wyjechać ze stacji. A kamera nawet coś nagrywa. No proszę. Cicho, czubaczku.
Jeszcze 200 metrów. Mamy 38 km na godzinę. Tarczę ostrzegawczą. Na tarczy ostrzegawczej jest światło pomarańczowe. Światło pomarańczowe, czy to na semaforze, czy to na tarczy ostrzegawczej, wskazuje, że następny sygnał będzie sygnałem stój. Jedno ciągłe światło pomarańczowe, dwa ciągłe do 40 i następny stój, jedno ciągłe pełna prędkość i następne stój. I nie wiem, czy to widzieliście, na tarczy ostrzegawczej właśnie mi się światełko zmieniło na kolor zielony, czyli wjazd mamy podany z pełną prędkością. Wjazd na posterunek odgałęźny. Jezu, kruszę PZSR7, dawną Jasienicę. I znowu jedziemy delikatnie, żeby nic tutaj nie pogasić. Przy czym delikatność delikatnością, ale jest ślisko, mamy pod górkę, to jeszcze trzeba zjechać, wjechać na tyle delikatnie, żeby w ogóle wjechać. Robili tą linię, mogli te semafory trochę porobić, nie? To jest właśnie ruch towarowy, nie ma, że rozkładowa. Miniemy semafor i dajemy w palnik. Jedziemy. Teraz już może i gasnąć wszystko. Teraz to ja walczę z górką już na semafory, semafory mam już za sobą. To klikanie, które słyszycie, to jest piasecznica. Wciskam przycisk, czy ciągnę za wajchę od piasecznicy, nie? Pulsacyjne piaskowanie. Szyna jest zamarznięta, jest ślisko niestety. Najgorszy będzie odcinek do Mińska, bo praktycznie z Jasienicy jest kawałek z górki, a później już mamy cały czas pod górę do samego Mińska. Dołem linia kolejowa z Białegostoku do Warszawy, do Zielonki dokładnie. Sokółka Zielonka. Wcześniej po lewej mieliśmy łącznicę do Tłuszcza. Numerku już nie pamiętam, 500. Nie wiem, poważnie nie pamiętam. I rozpędzamy kolumbrynę. Pogoda, jak widać, typowo zimowa. Piękną zimę mamy w tym roku, prawda? Nie no, spoko. Dla mnie to sukces, że w ogóle trochę śniegu było.
Ale tak, następna służba poniedziałek noc i wtorek noc. I z tego co widziałem po mapach, prognozach, we wtorek na noc zapowiadają się opady śniegu. Ciut zmniejszymy mocy, bo w sieci mamy 2300 V. Także jest fajnie. Następna stacja, Pustelnik. Ktoś mnie pytał, czy po 2 miesiącach takiego pauzowania, po 2 miesiącach takiego urlopu mamy trudności z powrotem do pracy. Powiem wam szczerze, że miałem dzisiaj trudności. Miałem trudności polegające na tym, że wszedłem na lokomotywę. Lokomotywę sobie uruchomiłem, żeby było już cieplutko. Następnie trzeba było się rozpakować i szczerze to nie wiedziałem, od czego tu zacząć. Co tu z torby wyjąć, co mi jest potrzebne, nie? Sama jazda lokomotywą, uruchomienie tej lokomotywy, to jest wszystko, no, z automatu, tego się nie zapomina, to jest jak jazda samochodem, 2 miesiące nie jeździsz, siądziesz do samochodu, pojedziesz, prawda? Natomiast ja mam takie problemy z takimi czynnościami bardzo prozaicznymi, nie? No co więc torby? Od czego tu zacząć, nie? Później człowiek sobie przypomina, że zazwyczaj się zaczynało od kawy. Także kawkę zrobiliśmy. Później, no, pasowałoby przecież przyjąć lokomotywę, nie? No dobra, lokomotywę przyjęliśmy. I co dalej, nie? Trzeba jakieś dane sobie zapisać w zeszycie. No i tak to właśnie wygląda. Dzisiaj wam się na YouTubie pokażę filmie Question and Answers trzecia i ostatnia część. Padło tam pytanie o stację Gąsocin. Czy Gąsocin ma dysfunkcjonalny układ torowy? Zapomniałem wam o tym niestety wspomnieć w tym Question and Answers, tak więc no, muszę się trochę wytłumaczyć. Chodziło prawdopodobnie, ktoś prawdopodobnie nawiązał do filmu kolegi Kuleckiego ostatnio, który ostatnio właśnie wypowiadał się o Gąsocinie. Czy Gąsocin ma dysfunkcjonalny układ torowy? Jak dla mnie nie. Słuchajcie, przy takich liniach magistralnych jak Warszawa-Gdańsk, no nie ma sensu robić co 5 km stacji, która ma 30 czy ileś torów, prawda? To wszystko trzeba teraz utrzymać. Nie, to się robi na takiej zasadzie, że mamy co 30 km powiedzmy większą stację, która ma większą ilość torów, a pomiędzy nimi robimy sobie jakieś stacyjki takie, co mają 1-2 boczki maksymalnie. I do czego, czemu to ma służyć? Temu to ma służyć, że na większych stacjach, tych co 30 km będą stały pociągi, będą te pociągi oczekiwały, powiedzmy, to na wolne tory w Warszawie czy na swoje przebiegi. Natomiast na tych mniejszych, te mniejsze stacyjki, te boczki na tych mniejszych stacjach mają służyć temu, żeby na przykład pociąg towarowy, który jest ścigany przez pociąg osobowy czy pośpieszny, pociąg wyższej kategorii, mógł na takiej stacyjce zjechać na chwilę na bok i ten pociąg przypuścić. To jest mniej więcej na takie, mniej więcej tak to wygląda, prawda? To jest taki boczek, powiedzmy, stacja awaryjna, tak to można nazwać. No, to ma służyć na celu jakimś wyprzedzaniom, ewentualnie awaryjnemu ściągnięciu pociągu ze szlaku. Natomiast dysfunkcjonalny układ torowy według mnie posiada Nasielsk i Ciechanów, bo jak można zrobić co 30 km na takiej magistrali stację co 30 km, która ma tylko 2 albo 3 tory boczne? Teraz w momencie, gdy mamy duży węzeł warszawski, który jest docelowym, powiedzmy, który jest celem, czy ogólnie węzłem docelowym dużej ilości pociągów, jest tu duża ilość bocznic, wiele pociągów kończy tu po prostu bieg. Nie zawsze jest na nie miejsce, nie zawsze jest na nie tor. No i
bardzo często na pociągi nie ma miejsca i te pociągi muszą właśnie tutaj na tych stacjach stać, w Nasielsku czy w Ciechanowie, one muszą tam czekać. I teraz gdzie one mają czekać, jak brakuje torów? I dzięki temu dochodzi do sytuacji, dochodzi do sytuacji, w której pociąg oczekujący na wolny tor w Warszawie stoi już w Iławie albo jeszcze dalej, nie? 200 km od Warszawy. No to dla mnie to jest chore. Jak można porobić duże stacje w okolicach, przed samą Warszawą, w okolicach Warszawy, które mają po 2 czy po 3 tory boczne dla pociągów towarowych tylko, nie? No dla mnie to jest chore. Nasielsk powinien mieć przynajmniej 5-6 torów bocznych przeznaczonych dla pociągów towarowych, tak samo Ciechanów. No ale cóż, no, tak to ktoś zaprojektował. Dla mnie dysfunkcjonalne są właśnie Nasielsk i Ciechanów. 80 mamy do kilometra 19800, czyli do samego Pustelnika. W tej chwili przejeżdżamy przez miejsce... To jest przeklęty przejazd kolejowy. W tej chwili przejeżdżamy przez miejsce, gdzie kiedyś była Mijanka. Mijanka się nazywała, no właśnie, Dąbrowica, coś takiego, Dąbrowica. Była tu kiedyś Mijaneczka, niestety została rozebrana. Dalej będzie stacja Pustelnik, z Pustelnika do Mińska po drodze kolejna Mijaneczka kiedyś był to Arynów, też w okolicach 2000 roku został zamknięty i w okolicach 2004 rozebrany. Dobra, miniemy przejazd, jeszcze raz rzucę okiem na pantograf, co się dzieje na pantografie. O Jezu, jeszcze tylko SHP. Cyk. Panie. Jest dobrze, nic nie iskrzy. Temperaturka nam poskoczyła, szron opadł. Czyli tragedii nie ma. I tak wygląda linia numer 13. Bezdroża, pola, lasy, klimacik ogólnie. Ogólnie jest to linia, gdzie jest nie za duży ruch pociągów towarowych. Ruch osobowy nie istnieje, ruch towarowy jest skromny. W zależności jeszcze od sezonu, w zależności od sytuacji, ale z reguły jest to bardzo mały, jest tutaj bardzo mały ruch pociągów. Choć przede mną coś jechało, bo szyna jest przetarta. I tak jak powiedziałem, cały czas pod górę do samego Mińska Mazowieckiego. Robię dzisiaj ogólnie test. Kamera nagrywa swoje, ale dodatkowo jeszcze mam oddzielny mikrofon, który nagrywa swoje. Zobaczymy, który dźwięk będzie lepszy i ten dźwięk postawię do filmu. Na chwilę obecną wydaje mi się, że jednak mikrofon krawatowy trochę lepiej zgrywa. Tyle, że mikrofon ten krawatowy, który mam dodatkowy, powiedzmy, prawdopodobnie bardziej tłumi wszelkie dźwięki z lokomotywy. Także zobaczymy, co tu się dzieje, co oni tutaj robią. Jeżdżą, kto jest powrotem, zawracają, obracają. Ludzie, kochane, jest godzina 8:30 rano, wy nie macie co robić, spać.
Miałem rzucić jeszcze okiem na rozkład jazdy, dokąd ten pociąg dokładnie jedzie. Na pewno jedzie do Lublina. Tak, na rurach odbija na Zębożyce, czyli dzisiaj do Lublina nie dojedziemy. Dojedziemy maksymalnie do Motycza, ponieważ szlak mam do Lublina, a pociąg przed Lublinem na rurach odbija na Kraśnik. Tam już szlaku niestety nie ma, a rury to jest posterunek od Gałęźny, czyli najdalej mogę do Motycza dojechać. No mogę do rury, Lublina, rury. Ale no nie będę przecież stał na szlaku i czekał na podmianę, prawda? Nikt mnie tam nie puści. Także pozdrawiam Lublin znowu. Dzisiaj w Lublinie się nie pojawię. No cóż, życie. Cztery kilometry do Pustelnika. Dla mniej kumatych, czy ludzi nieobeznanych z koleją, parę ciekawostek. Na słupach trakcyjnych te białe tabliczki z dwiema cyframi, z dwiema liczbami, to jest tak zwany kilometraż. Kilometraż linii kolejowej. Górna cyfra kilometr, dolna cyfra hektometr. Czyli... No i teraz jak to wytłumaczyć? Siódemka oznacza 700 metr. Szesnastka oznacza 16 kilometr. 16 kilometr, 800 metr w tej chwili. Linii kolejowej. Każda linia kolejowa ma swój początek i koniec. Nie ma tak, że ma dwa początki, żadnego końca. Nie ma tak, że w obie strony, powiedzmy, ten kilometraż jest taki sam. Nie. Ma początek, ma koniec. Ta akurat zaczyna się w stacji Krusze, kończy się w stacji Pilawa. Każdy kij ma dwa końce, każda linia ma początek i koniec. W sieci 2400 V. Super. Menu, serwis. I bez wyjazdu. A w Pustelniku coś stoi na boczku. Dobra, wyrzucamy się, bo i tak od Pustelnika mamy już prędkość 60 na godzinę, czyli musimy ciut zwolnić. Klikniemy panu gruszką, że może wyjazd robić. Dziękuję. Zobaczcie, jak wszystko jest domyślnie. Nie miałem wyjazdu. Pan dyżurny czekał, bo pan dyżurny nie wie, w którym miejscu na szlaku ja jestem. I dyżurny czekał, aż mnie zobaczy, żeby zamknąć przejazd, podać wyjazd. Jednak dla mnie to będzie troszkę za późno. Będę musiał już hamować, prawda, przed semaforem. Ale wystarczyło na radio kliknąć, powiedzmy, gruszką. Kliknąć tym mikrofonem. On usłyszał trzask na radio i to był dla niego znak, że już jestem blisko, można wyjazd podawać. Żadnej komunikacji radiowej, wystarczyło kliknąć gruszką. I mamy rozkładowo 60 na godzinę. Nie, na liczniku mamy 59 na godzinę i za chwilę rozkładowa, szlakowa też 50, 60 na godzinę. Bez hamowania. Wykorzystanie terenu. Pani, nie pan. Pozdrowienia dla pani, którą wziąłem za pana.
Dobra, mieliśmy kawałek płaskiego i znowu pod górkę. I tu już mamy odcinek linii, który aktualnie czeka na remont. Tam mieliśmy wyremontowaną linię, wyremontowany odcinek z prędkością drogową 100 km na godzinę, natomiast tu już prędkość drogowa jest 60 na godzinę. Czyli jazda będzie już troszkę wolniejsza. Ostatni pociąg osobowy, który tędy jeździł, nie przypominam sobie, czy tu w ogóle były jakieś połączenia. No były chyba połączenia pasażerskie, ale te połączenia pasażerskie to były w latach przedwojennych. Natomiast kursował tędy pociąg, może nie tyle pasażerski, co służbowy Kolei Mazowieckich. Jeszcze w 2010-2011 roku to były pociągi, które były z Tłuszcza podsyłane służbowo do Mińska i z Mińska dalej jechały jako pociągi osobowe do Czeremchy przez Siedlce. Także jak ktoś dobrze zagadał, to mógł się tędy przejechać. Jeśli dobrze pójdzie, to ja o godzinie 11-12 będę w Motyczu. A pracuję do 19. I albo do 19 będziemy mieli odpoczynek, albo mnie ktoś stamtąd wcześniej zabierze. Ewentualnie może coś z przeciwka jedzie, jakieś skabinowanie by się trafiło. No, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie po 2 miesiącach wolnego jakoś nie odczuwam jakiejś takiej potrzeby, żeby nic nie robić. Chociaż nie powiem, bo się rano do pracy nie chciało wstawać. Widzę, mróz odpuszcza. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Ktoś mnie zapyta, czy ktoś się przyczepi, dlaczego nie przed wszystkimi przejazdami podaje sygnał RP1 baczność. Słuchajcie, no mam taki obowiązek, tak, prawda. Tylko temat jest taki, że nie przed każdymi przejazdami podaję ten sygnał. Bo tak jak widzieliście tutaj na przykład, przejazd polny, na którym ruchu praktycznie nie ma żadnego, a widoczność, ja mam tej widoczności po 100 metrów z lewej czy z prawej strony. Mam doskonałą widoczność, to jeżeli ja żadnego samochodu nie widzę, ja zwyczajnie tego sygnału nie daję. Po co mam płoszyć zwierzynę z krzaków, która jeszcze mi pod koła wyskoczy? I po co mam trąbić na przejazd, który jest pusty, do którego nic się nie zbliża? W odległości 100 metrów przejazdu nie widzę żadnego ruchu. Nie sądzę, żeby ktoś na takiej linii jak tutaj, gdzie pociąg jedzie raz na pół dnia, chował się w rowie przy przejeździe kolejowym, żeby przed samą lokomotywę wyskoczyć, nie? No, to się mija z celem, tak? No my jesteśmy ludźmi, słuchajcie, no niech mnie ktoś za to ukarze. Proszę bardzo, do ukarania ukażcie mnie za to, nie ma problemu, ja to przyjmę, ale dla mnie to jest bez celu, tak?
tutaj już baczność mogę podać, ponieważ mamy przejazd dość zakrzaczony, nie widzę wszystkiego. Ale na takim przejeździe, jak był tam wcześniej, to się mija z celem po prostu. A uwierzcie mi, że słuchu musi mi wystarczyć do 67 roku życia. Poza tym miałem już taki przypadek, że zatrąbiłem przed przejazdem, po czym trafiłem sarnę, prawda? Bo sarna stała sobie w rowie, jak usłyszała, to wyskoczyła. Tylko kierunki pomyliła. Tak samo wskaźnik W6B jest ustawiony w jakiejś odległości od przejazdu. Nie, ja nie mam dać sygnału baczność dokładnie w tym miejscu. Nie jest powiedziane, że ma być w tym miejscu. Mam dać ten sygnał przed przejazdem. Słuchajcie, jeżeli jadę po linii kolejowej, na której prędkość drogowa jest 160 na godzinę i ten wskaźnik jest ustawiony 800, powiedzmy, metrów od tego przejazdu, a ja jadę z prędkością 40 km na godzinę, bo nie mam zapoznania szlaku, to ja nie będę dawał sygnału baczność 800 metrów przed tym przejazdem, bo zanim ja do tego przejazdu dojadę, to ludzie zapomną, że tu w ogóle coś jechało, tak? Nie, miejsce, gdzie dajemy sygnał baczność, wybiera maszynista. W zależności od sytuacji. W zależności od terenu, jaki jest teren, w zależności od widoczności, w zależności od własnej prędkości. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze sprzeczać, to proszę mi pokazać zapis, opis tego wskaźnika, na przykład w instrukcji IE1. Albo zachowanie, jeśli chodzi o przejazdy kolejowe, z instrukcji IR1. Jest wyraźnie napisane, podać wielokrotnie sygnał baczność, ale nie jest powiedziane, że w tym miejscu, nie jest powiedziane, że od tego miejsca. Tak jak mamy na przykład instrukcje dotyczące semaforów, sygnałów na semaforach. Jest wyraźnie napisane, że jazda przy tym semaforze z prędkością 40 na godzinę, czyli od tego miejsca, co wskazuje semafor, w tym miejscu. Natomiast przy wskaźnikach nie ma tego. Nie wiem, pewnie jakoś głupoty mówię, ale ja tak to traktuję. Jak traktuję to źle, proszę mnie doszkolić. I tak, przed nami wiadukt autostrady A2. Wspinamy się w tym momencie pod górę. Z czym nie bardzo mamy jak się wspinać, bo w sieci mamy 2200 V, nie? Także no, co ja mogę, jedzie jak jedzie. Zaraz za tym wiaduktem jest miejsce, gdzie kiedyś była rzeczona wcześniej mijanka Arynów, rozebrana w 2004 roku. Po lewej zjazd autostrady A2 do Mińska Mazowieckiego na Krajową 50, węzeł A2 i Krajowej 50 i za chwilę przejdziemy pod wiaduktem właśnie Krajowej 50, czyli tranzytowej, powiedzmy, drogowej obwodnicy Warszawy. Oj, ile ja kilometrów, ile ja czasu zjeździłem tą 50.
I tu jest krajowa 50, a po lewej przestrzeń po dawnej mijance Arynów. Widać ewidentnie poszerzony nasyp, wygolone nawet krzaki. Widać, że to jest teren kolejowy. Na horyzoncie Mińsk Mazowiecki. Mińsk Mazowiecki dzisiaj tylko zahaczamy, dosłownie wjazd i wyjazd. Przejeżdżamy dzisiaj tylko przez posterunek odgałęźny. I teraz wam powiem jego nazwę. Mińsk M. Kędzierak PZS. Dawny PODG Kędzierak. Dołem ulica Warszawska, jak dobrze pamiętam, w Mińsku. Po prawej miejscowość Stojadła, po lewej Mińsk Mazowiecki. Ja już widzę tarczę ostrzegawczą do Kędzieraka. Ogólnie na kolei każdy semafor jest osłaniany tarczą ostrzegawczą lub innym semaforem. Z pewnymi wyjątkami, ale zawsze z tym, pomijając te wyjątki, zawsze każdy semafor jest, nie wiem, nazwijmy to, ubezpieczany. To właśnie była tarcza ostrzegawcza. Ona pokazuje mi, jaki sygnał jest podany na semaforze. Na tarczy mieliśmy zielone, czyli na semaforze też będziemy mieli jazdę z pełną prędkością. Wjeżdżamy na wiadukt nad linią kolejową numer 2 z Warszawy Centralnej do Terespola. Chyba Centralnej, kiedyś ona była z Zachodniej, teraz chyba jest Centralnej. O właśnie. Przejścióweczka na sieci. Odtąd już powinniśmy mieć dobry prąd w sieci. No i zrobiło się 3400 w sieci, faktycznie. I do Kędzieraka mamy 60, dalej mamy rozkładowe 80 od kilometra 32600, jest kilometr 32100, czyli jeszcze pół kilometra i podnosimy prędkość. Nowe semaforki już ustawione. Dla tych, co pytali, nowe semaforki są tutaj po to, że będzie tu zawodu inaczej. Są przygotowane, dostosowane pod system ETCS. Ciut musimy przyhamować. Bo nam się to za bardzo rozpędza z górki. Po dwóch miesiącach urlopu pierwsza służba wygląda bardziej jak zapoznanie szlaku. Tak bym powiedział. Patrzymy i sprawdzamy, co się zmieniło przez naszą nieobecność. Sprawdzamy w wykazie ostrzeżeń stałych wszelkie ostrzeżenia, które zginęły, które zostały zlikwidowane. Tak to wygląda. I dupka nam zeszła i przyspieszamy. I mamy dalej rozkładowo 80 na godzinę i poślizg. Zaraz będzie odzywał się Grzebowilk i pytał, czy pilawa na biegu, podejrzewam. I to 34.0.
Tak jest. 134.001 na odbiorze. Ruszę pan z Sówczyna przez Grzebo Wilków, które na bok. Średnio ta pogoda, jakby dał radę, to byśmy w Grzebowilku zaczekali. A to podaję u mnie na bok. Dziękuję pięknie. I tak, od Pilawy będzie jechał inny pociąg i pani dyżurna w Grzebowilku pytała mnie, czy w Sówczyna będę miał problemy z wyjechaniem. Sówczyn to jest stacja w dołku, w każdą stronę jest pod górę i mogą być problemy przy takiej pogodzie z ruszeniem stamtąd, z wyjechaniem stamtąd z ciężkim pociągiem. Pani pytała, czy wolę zatrzymać się w Sówczynie, czy wolę zatrzymać się wcześniej u niej w Grzebowilku, gdzie Grzebowilk jest stacją na górce i z górki nie ma problemu z ruszeniem, prawda? Także wybrałem bezpieczniejsze wyjście, nie ma co kozaczyć. Mógłbym pojechać do Sówczyna i tam się mordować z wyjazdem, ale po co? Jeżeli jest możliwość zatrzymania się w Grzebowilku, to zatrzymujemy się w Grzebowilku. Co prawda szronu na szynie już nie ma, ale za to jest mokro. Także będzie chwila postoju w Grzebowilku. I znowu tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego w Grzebowilku. Tarcza podaje nam pomarańczowe światło migające. Co oznacza, że na semaforze wjazdowym mamy ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Brzydko przesrany przejazd kolejowy. Tu też pchają się pod koła, nie patrzą. Dzisiaj tak a propos kabrio bez rarytasów, bez podglądania silników trakcyjnych, prędkościomierza i tak dalej. Dzisiaj bardziej test sprzętu nagrywającego. No i mimo wszystko rozgoszczenie się po 2 miesiącach nieobecności. Zobaczcie tutaj, przejazd kolejowy, widoczność przynajmniej po 100 metrów w każdą stronę. I teraz po co ja mam tutaj sygnał baczność dawać, skoro widzę, że tu się nic nie dzieje? To nie ma sensu, prawda? Jest jeszcze temat taki, jakbym startował z Sówczyna, zamiast Sówczyna się wyciągnę, zanim wdrapię się tam pod górę, to startując z Grzebowilka już będę w tym Sówczynie. Także czasowo nie robi to żadnej różnicy. Stacja Grzebowilk, jakiś zamknięty, ładowny pociążek PKP Cargo na byczku 1035, lekko zmodernizowany, widzę klima na dachu. XXI wiek. W Grzebowilku przez ostatnie 2 miesiące widzę, że się nic nie zmieniło. Ale pierwszy raz widzę, żeby cargo przykrywało swoje weglarki plandeką. Węgiel na pewno w tym nie jedzie. Czyżby jakieś zboża? Zabrakło wagonów do przewożenia zboża i trzeba jeździć weglarkami? Możliwe. Słuchajcie, no każdy radzi sobie jak może.
czym jak to będzie jeszcze dłużej stało, to zanim to cargo uruchomi, to się, nie wiem, może trzeba będzie już plony z tych wagonów zbierać. Dobra, parkujemy.